od 1 lutego przyjmujemy wnioski na staż. Mamy ten nabór określony do 13 maja, ale wiadomo, że on może być wydłużony, może być skrócony w zależności od zainteresowania, jakie będzie tutaj ze strony pracodawców. Ale nie tylko ze stażami ruszamy, również inne formy powoli będą się uruchamiały. W dalszej kolejności od 7 lutego przyjmujemy wnioski na prace interwencyjne, szkolenia indywidualne, bony szkoleniowe, dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, a także finansowanie egzaminów i licencji. Na tym nie kończymy. Od 14 lutego ogłaszamy nabór bonu na zasiedlenie. I później jeszcze w lutym, od 21 lutego, rozpoczynamy konsultacje w zakresie wypełniania wniosków na podjęcie działalności gospodarczej czy refundację kosztów stanowiska pracy. Przy czym zaznaczam, że konsultacje będą trwały od 7 lutego do 18 lutego, a od 21 lutego będziemy już przyjmować gotowe, wypełnione wnioski. Pani dyrektor, co to takiego te konsultacje? Są to może nie skomplikowane, trudne wnioski, ale często czy pracodawca, czy bezrobotny, który zamierza rozpocząć własną działalność gospodarczą, chce wiedzieć, w których pozycjach co ma wpisać, jak ma utworzyć biznesplan, na czym on polega, czym ma tutaj dysponować, czym tutaj się pochwalić, żeby ten wniosek był pozytywnie rozpatrzony. Stąd po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pracownicy będą się na te konsultacje umawiać i pomagać po prostu. Właśnie, czyli pomagacie w wypełnieniu tych wszystkich dokumentów. Pomagamy jak co roku, instruujemy jak wypełnić, jak którą rubrykę tutaj zaznaczyć, tak aby ten wniosek, jeżeli już będzie złożony, aby był on poprawny, prawidłowo wypełniony, bo też jakby z aktu prawnego to wynika, że wniosek musi być dobrze przygotowany, aby mógł podlegać rozpatrzeniu. Biznesplan to nie jest łatwe zadanie. Nie jest łatwe, ale on pomaga oszacować jakby to ryzyko, które wiąże się z uruchomieniem danej działalności. Bo wtedy trzeba sobie wyobrazić, tak, co muszę zrobić, jak mam zrobić, z kim mam współpracować, aby jakby uprawdopodobnić powodzenie tej działalności. Od tego dokumentu wiele zależy, między innymi przyznanie tej dotacji. Tak, oczywiście. Badamy zawsze każdy biznesplan, patrzymy, czy faktycznie ta współpraca będzie, jeżeli jest ona wymagana, o kogo się dana osoba oprze, czy ta osoba posiada kwalifikacje, umiejętności, czy też będzie musiała korzystać z osób trzecich. Wracamy do stażu. Na czym polega staż? Staż jest bardzo fajną formą na zmianę swoich kwalifikacji zawodowych, bo idziemy do pracodawcy, do żywej organizacji, która prowadzi swoją działalność i jesteśmy może nie zatrudnieni, ale przyjęci właśnie na staż, aby nabyć nowe kompetencje, nowe umiejętności pod okiem opiekuna. Czyli zupełnie to muszą być nowe kwalifikacje, nowe umiejętności, takie, których jeszcze nie posiadamy. W ten sposób też pracodawca ma możliwość nam się przyjrzeć, jak absorbujemy tę wiedzę, jak się uczymy nowej wiedzy, jakie mamy predyspozycje do danej pracy. Też sami możemy się przekonać, czy w takim zawodzie chcemy pracować. Za taki staż osoba bezrobotna pobiera stypendium, to jest około chyba 1400 zł w tej chwili. Kwota netto czy brutto? To jest kwota na rękę netto. No i w ten sposób nabywa te umiejętności. Po zakończeniu tego stażu pracodawca najczęściej jest tak, że przyjmuje co najmniej na 3 miesiące taką osobę do pracy, ale często jest też tak, że już się wiąże z tą osobą, bo ma sprawdzoną, przygotowaną do pracy. No i wartość dodana dla pracodawcy związana z tym, że nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem pracownika. Tak, to jest jedyna forma w zasadzie przygotowania, w której pracodawca faktycznie tych kosztów w żaden sposób nie ponosi. Po jego stronie jest, przebadanie pod względem medycyny pracy danego pracownika, czy przeszkolenie w zakresie BHP, ale innych kosztów nie ponosi. Kosztem jego jest czas poświęcony na naukę. Bardzo interesującą jeszcze formą taką, którą proponujecie
pracownikom, osobom bezrobotnym, jest bon na zasiedlenie. Co to takiego? Jeżeli osoba zamierza opuścić swoje miejsce zamieszkania, które będzie co najmniej 80 km dalej, bądź w odległości 3 godzin poświęconych na dojazd. Obie strony czy w jedną? Obie strony. Po to, aby podjąć zatrudnienie czy własną działalność gospodarczą, bo chce się po prostu w innym mieście ulokować, tam widzi szansę na spełnienie się swoje zawodowe, to ten bon właśnie temu służy, aby jakby zabezpieczyć te pierwsze koszty życia, które trzeba gdzieś sobie zorganizować, aby do tej pracy pójść. Nie pamiętam dokładnie, jaka to jest kwota, ale to jest około między 8 a 9 tysięcy złotych. Później w ciągu 8 miesięcy bezrobotny musi wykazać, że 6 miesięcy faktycznie przepracował, tak aby ten bon jakby no nie był zwrotny, bo jeżeli ten warunek nie będzie spełniony, te koszty trzeba oddać. Coś nowego jeszcze? Może nowego nie, ale też chciałabym zwrócić uwagę na szkolenia, które również są taką szybką ścieżką uzyskania nowych kwalifikacji. Są to szkolenia indywidualne, czyli każdy, kto chce zmienić swój zawód czy kwalifikacje, ma możliwość przeszkolić się pod konkretną ofertę pracy. Jest pracodawca, który chce przyjąć kogoś, ale ktoś musi gdzieś uzupełnić te swoje kwalifikacje. Składa taki do nas wniosek, my rozpoznajemy instytucję szkoleniową, kierujemy danego człowieka do tej instytucji, odbywa to szkolenie, po szkoleniu podejmuje zatrudnienie i również jeżeli to szkolenie jest ukończone, jest zdany egzamin pozytywnie, również te środki są bezzwrotne.